Naprawdę, dbajmy o krzewienie kultury zespołowej, bo to jest szczególnie istotne w czasach pracy zdalnej. Dobry wieczór wszystkim i dziękuję za wprowadzenie. Wiecie już zatem dobrze, gdzie pracuję i czym się zajmuję. To dodam jeszcze tylko, że nadaję do Was z ramienia Rzeszowskiego oddziału PGS Software. A dzisiaj chciałbym opowiedzieć Wam o tym, jak naszym zdaniem prawidłowo wsiadać do rozpędzonego pociągu. Rzecz będzie więc o wdrażaniu do zespołów w już trwających projektach. I to w sumie na tym etapie może pojawić się pierwsze pytanie. No bo dlaczego będę mówił akurat o trwających projektach? Czy takie wdrożenia stanowią w ogóle jakieś dodatkowe wyzwanie? Moim zdaniem stanowią i mam na to trzy argumenty. Argumenty, czy może raczej ryzyka, a w dodatku takie, które nie są na pierwszy rzut oka do końca widoczne. Bo po pierwsze, w trwających projektach startujemy wszyscy zawsze od tego samego punktu. Przy normalnym kickoffie wszyscy członkowie zespołu zaczynają w dokładnie tym samym momencie i okolicznościach, przez co mają też relatywnie te same szanse na zespołowy sukces. Próba wejścia do projektu w biegu, no, jest już dużo większym wyzwaniem. Po drugie, dodając nową osobę do dobrze zintegrowanego zespołu, możemy zupełnie przypadkiem stworzyć dwie grupy ludzi: tych zżytych w swoim zamkniętym, zintegrowanym gronie oraz grupę tych nowych, dopiero aspirujących. To jest coś, o czym szczególnie warto pamiętać, wdrażając osoby usposobione nieco bardziej introwertycznie, czy w przypadku zespołów pracujących zdalnie. No a po trzecie, zespół, który odnosi sukcesy, może chwilowo przesłonić tak nam, jak i klientowi, że ta nowo dołączona osoba naprawdę mocno walczy, aby odnaleźć się w zespole. Niestety łatwo jest o tej osobie zapomnieć, gdy wszystko działa jak w dobrze naoliwionej maszynie. Tymczasem ona może toczyć cichą walkę. No, my nie chcemy przegrać tej walki i nie chcemy skończyć z zespołem dwóch prędkości. To między innymi z tych właśnie powodów będę dziś mówił o wdrożeniach w trwających, rozpędzonych projektach. I zacznę od podkreślenia, dlaczego proces wejścia do projektu jest taki ważny. Tylko czy to przypadkiem nie jest jakaś oczywista oczywistość? Parafrazując klasyka, czy wdrożenie może być trudne? No właśnie, trudne. Dlaczego właściwie wdrożenia są i trudne, i ważne? Dlaczego nie możemy traktować tego jako jedynie przyjemnego przerywnika w tych prawdziwych wyzwaniach? No, zacznę od sprawy niby prostej. Szansę na pierwsze wdrożenie, na pierwsze wrażenie mamy tylko jedną. I od niej właśnie zależeć będzie ta pierwsza opinia o projekcie oraz o zespole, ale w przypadku osób nowych w firmie, potencjalnie również o całej organizacji. Warto więc pamiętać, że to pierwsze wrażenie naprawdę trudno jest potem zmienić, a oczekiwania współpracowników są dzisiaj wyższe niż kiedykolwiek. Po drugie, nawet sam sposób, w jaki będziemy mówić o projekcie, ma ogromne znaczenie, bo warto pokazać, że nowa osoba jest dla nas, dla zespołu, ważna. Po pierwsze, trzeba mieć dla niej czas, no a po drugie, trzeba też angażować się w proces wdrożenia, bo opowiadając od niechcenia, jednym okiem łupiąc na maila, no, nikogo do nowej przygody nie zachęcimy. Podobnie wykazując na rozmowach wprowadzających jakieś negatywne emocje związane na przykład z gorszym dniem w projekcie, zwyczajnie możemy zasiać te emocje w nowej osobie. W takich przypadkach dużo trudniej będzie wejść do zespołu z odpowiednim entuzjazmem i zaangażowaniem. Po trzecie, tak jak każdy projekt ma jakąś swoją historię, tak każdy zespół ma własny styl współpracy. Trudno jest wejść do takiego zespołu bez znajomości szczegółów i kontekstu, a naszym celem powinno być jednak uniknięcie momentów w stylu pozdro dla kumatych, czy kto ma wiedzieć, ten wie, no bo przecież kiedyś to było. Dlatego opowiadając o projekcie, warto jest wprowadzić w najważniejsze wydarzenia czy w jakieś nietypowe zwyczaje. Naprawdę, dbajmy o krzewienie kultury zespołowej, bo to jest szczególnie istotne w czasach pracy zdalnej. Bo w sumie sama praca zdalna to również są dodatkowe wyzwania. No, przekazanie komuś sprzętu w konfiguracji wymagającej pierwszego logowania dokładnie z biura, albo wysłanie komuś iPhone'a bez przewodu Lightning, no, to się niestety zdarza. Postawmy się raz na jakiś czas w roli wdrażanej osoby. Co można pomyśleć sobie o projekcie oraz współpracownikach w tego typu sytuacjach? No i podobnie jak w pierwszym punkcie,
Warto też mieć świadomość, że zadowolenie członków zespołu jest dziś naprawdę ważne. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że procesy rekrutacyjne są złożone. Wiemy, że one trwają, wiemy, że kosztują. I niby wszyscy wiemy też, że ludzie ze sobą rozmawiają. Nie wszyscy natomiast mamy świadomość tego, że naprawdę duża grupa pracowników branży IT wskazuje właśnie na znajomych jako na źródło informacji o firmie, w której obecnie pracują. I co ciekawe, ta grupa jest tym większa, im większe jest doświadczenie danej osoby. Dobre wieści o projekcie mogą więc naprawdę szybko się rozejść. Te złe prawdopodobnie zrobią to jeszcze szybciej. I tu nawiasem zresztą mogę dodać, że jestem żywym dowodem tej statystyki, bo sam trafiłem do PGS właśnie dlatego, że od znajomych tu pracujących dowiedziałem się, jak jest. No, wiemy już, że wdrożenie zdecydowanie ważne jest. Pomówmy więc o tym, co robić, jak żyć. Jak sprawić, aby wsiadająca do naszego pociągu osoba cieszyła się na tę nową podróż? Po pierwsze, musimy do wdrożenia podchodzić z odpowiednim priorytetem. To nie może być jakaś kalendarzowa zapchaj dziura, bo inaczej zawsze będzie coś ważniejszego, a my z trudem znajdziemy ledwie 15 minut. I wiem, o czym mówię, bo sam dokładnie z tym się kiedyś borykałem. Traktując wdrożenie jako ważne zadanie, automatycznie znajdziemy na to zadanie czas. Czas, który potrzebny jest chociażby po to, aby z człowiekiem po prostu porozmawiać. Tak bez żadnych przerwań i zakłóceń. Bo dobre wdrożenie wymaga jednak trochę czasu. Dalej mamy plan. W naszych projektach zawsze tworzymy sobie właśnie jakieś plany, roadmapy, wizualizacje. No i dlaczego przy wdrożeniach zwykle jest inaczej? Pokażę Wam za chwilę, jak sobie z tym poradziliśmy w PGS, wykorzystując tak zwaną checklistę wdrożeniową, no ale generalnie dzięki tego typu prostym rozwiązaniom standaryzujemy sobie nasz proces pomiędzy różnymi projektami. Taka lista sprawia też, że naprawdę trudniej jest o czymś zapomnieć. O szczegółach będę jednak mówił za chwilę, bo teraz czas na kolejny punkt. Czasem bardzo nas kusi podejście rodem z 1 z 10, czyli wiadomo, wszystko na siebie, a to błąd, bo warto korzystać z pomocy innych. Oczywiście zawsze pamiętając, że delegując, koniec końców i tak pozostajemy za to coś odpowiedzialni. Natomiast rozważając delegowanie, warto jest zacząć od wprowadzenia roli opiekuna technicznego. Taki opiekun to jest ktoś, kto równolegle z nami pomaga nowemu członkowi zespołu wejść w domenę klienta, często przecież złożoną, oraz w wypracowane już rozwiązania. Zależnie od projektu, to może być coś w stylu codziennej, krótkiej rozmowy, a zależnie od doświadczenia, może to być nawet coś idącego bardziej w stronę pair programmingu. Nawiasem dodam, że z naszych obserwacji wynika, że z tym też nie warto przesadzać. O szczegółach powiem jednak w dalszej części. We wdrożeniach bardzo pomaga też przygotowanie wcześniej bazy wiedzy, zawierającej no, na przykład instrukcje konfiguracji środowisk deweloperskich czy dokumentację podejmowanych wcześniej decyzji architektonicznych. Inwestując czas w przygotowanie tego typu materiałów, równocześnie oszczędzamy czas na odpowiadanie na niektóre pytania, bo przekazując nowej osobie link do tego typu bazy wiedzy, część z tych wątpliwości może ulec automatycznie rozwianiu bez absolutnie żadnej naszej ingerencji. I równolegle w parze z przygotowywaniem bazy materiałów idzie też optymalizowanie niektórych procesów. Bo sam złapałem się kiedyś na tym, że wdrażając kolejną osobę do tego samego projektu, po raz kolejny opowiadam o tych samych szczegółach. I wprawdzie to były rzeczy przydatne, o których sam chciałbym wiedzieć wchodząc do tego projektu, to jednak uwagę zwrócił mi dopiero kiedyś kolega siedzący w tym samym pokoju w biurze. Zadał jedno pytanie. Czemu tego po prostu nie nagrasz? I na chwilę się zawiesiłem. No bo to przecież w sumie dosyć logiczne. Gdybym to nagrał raz, to podobnie jak z bazą materiałów, mógłbym po prostu przekazywać dalej link do tego nagrania i ewentualnie odpowiadać tylko na jakieś zgromadzone dodatkowe pytania. Warto więc raz na jakiś czas zatrzymać się na chwilę i zastanowić się, co takiego moglibyśmy w ten sposób zoptymalizować i potraktować te działania po prostu jako inwestycje. Bo jeżeli wybierzemy mądrze, to czas tutaj zainwestowany zwróci nam się z nawiązką. A mając już dokumentację, bazę materiałów pomocniczych, może nawet właśnie jakieś nagrania, możemy też przygotować sobie plan awaryjny. Bo zawsze, mimo najszczerszych chęci, w dniu wdrożenia może wydarzyć się coś zupełnie nieoczekiwanego.
pożar w projekcie, choroba dziecka, jakaś twoja nawet niedyspozycja. Słowem, cokolwiek, cokolwiek, co sprawi, że w dniu wdrożenia nie będziesz w stanie poświęcić nowej osobie odpowiednio dużo czasu. No i w takim przypadku właśnie dobrze jest mieć swój plan awaryjny. Taką gotową wiadomość z listą tych materiałów, z którymi trzeba się zapoznać obowiązkowo, najlepiej rozszerzoną o jakąś instrukcję, jak żyć przez ten dzień czy dwa, oraz idealnie by było, gdyby tam jeszcze zawrzeć jakieś informacje, do kogo zwracać się z ewentualnymi pytaniami w razie, gdyby coś się działo. To jest niby niewiele, ale naprawdę pomaga. I w tym przypadku sam też mogę zaświadczyć, że działa, bo akurat w pierwszych moich dniach w TGS mój team leader miał urlop, natomiast miał też swój plan awaryjny i naprawdę czytelny zestaw instrukcji. No i na koniec coś jeszcze o ułatwianiu zespołowi wzajemnego poznawania się, bo przypominam, że celujemy w uniknięcie sytuacji z zespołem dwóch prędkości. Warto więc odpowiednio przedstawiać nową osobę, tak na przestrzeni całego projektu, jak już nieco bardziej prywatnie w obrębie samego zespołu, więc na przykład wysyłając notkę e-mail czy jakiś wpis na wewnętrznym komunikatorze, warto jest postawić na coś więcej niż sam suchy tekst. Może nawet zaszaleć i dorzucić jakiegoś ciekawego gifa. Ludzie naprawdę zmęczeni są dzisiaj suchymi komunikatami, warto jest więc raz na jakiś czas to zmienić. Analogicznie warto zachować się w przypadku pierwszego czy jednego z pierwszych spotkań w obrębie zespołu, bo zupełnie inaczej jest powiedzieć coś odkrywczego w stylu to jest Ewa, Ewa od dziś będzie z nami, a inaczej jest zaaranżować rozmowę, w której najpierw krótko przedstawimy Ewę, powiemy, czym się będzie u nas zajmowała, a następnie poprosimy każdego, w tym samą Ewę, o samodzielne przedstawienie się i odpowiedzenie na dwa pytania. Co robisz, co lubisz, jakie masz zainteresowania? I takie przedstawienie naprawdę ułatwia znajdowanie wspólnych tematów i wzajemne poznawanie się, a nie wiąże się wcale z dużą inwestycją czasu. A teraz wrócimy do checklisty. Wspominałem o niej przy temacie planowania. W jaki sposób używamy jej w PGS? To stosunkowo proste rozwiązanie, bo w naszym przypadku wykorzystujemy stronę na wewnętrznym Confluence z dostępem ograniczonym wyłącznie do delivery managera, opiekuna oraz samej osoby wdrażanej. Alternatywnie można w tym przypadku użyć dowolnego narzędzia, w najprostszym przypadku nawet jakichś arkuszy Google, bo nie samo narzędzie jest tutaj najważniejsze, tylko jego zawartość. W naszym przypadku podzieliliśmy sobie tę checklistę na trzy odpowiedzialności, o których już wspominałem, oraz na cztery okresy wdrożenia. Przed przyjściem nowej osoby do naszego projektu, pierwszego dnia w zespole, po kilku dniach oraz po około miesiącu. I w każdej komórce w takiej tabelce zamieszczamy listę rzeczy do zrobienia. Finalnie wygląda to mniej więcej w ten sposób, choć jest to oczywiście tylko wycinek. Taka strona z checklistą kopiowana jest u nas z ogólnego szablonu zawierającego te uniwersalne pozycje mające zastosowanie do każdego projektu, no i dodatkowo rozbudowujemy sobie ją o zadania specyficzne już dla danego zespołu czy całego projektu. Wykonanie zadania jest oznaczane oczywiście checkboxem i wykonuje to osoba odpowiedzialna za dane zadanie. No i chociaż brzmi to prosto, to naprawdę się sprawdza. A sprawdza się, bo zdejmuje z nas część ciężaru. O ile wszystkie te rzeczy, które widać na checkliście, nadal trzeba zrobić, to jednak o wiele trudniej jest o nich zapomnieć. Od razu dopowiem też, że nawet jeżeli w tej chwili nie widzisz możliwości użycia takiej checklisty u siebie, z jakiegokolwiek powodu, to warto wyświadczyć przysługę chociażby sobie i przygotować tego typu listę zadań wykonywanych tylko po swojej stronie. To już jest coś. A wracając jeszcze na moment do narzędzi, no w naszym przypadku dodatkowym plusem użycia Confluence'a jest też pełna historia zmian oraz powiadomienia o tych zmianach. Koniec końców, nawet bez zadawania pytań, dobrze wiem, czy mój opiekun techniczny zaplanował już swoje techniczne wprowadzenie, albo czy osoba wdrażana już skonfigurowała swoje środowisko lokalne. Jeżeli myślicie o zbudowaniu własnej wersji tego typu checklisty, to zachęcam do zainspirowania się naszym wzorem. Link do pobrania znajdziecie w kodzie wyświetlanym teraz na ekranie, choć oczywiście to, o czym teraz opowiadam, z góry zaznaczam, to jest jedynie nasz obecny wzór checklisty. Na pewno nie jest to narzędzie doskonałe. Stale jednak udoskonalamy różne nasze procesy, więc i ta checklista z pewnością będzie zmianom ulegała. Jest to jednak dobry punkt startowy.
Omówiliśmy, co może pomóc w naszych wdrożeniach, to teraz kolej, aby powiedzieć o tym, czego powinniśmy unikać. I nie będę tu oczywiście mówił o tym, że ograniczenie wdrożenia do przekazania nowej osobie wkrętarki do samodzielnego złożenia sobie fotela, no nie jest najlepszym pomysłem, choć i z takim podejściem w rozmowach ze znajomymi się spotkałem, będą to mniej oczywiste przypadki z życia wzięte. Na co więc powinniśmy uważać? Na przykład na coś, o czym czasem mówimy jako o próżni, do której można trafić. Chodzi o takie sytuacje, w których na przykład planując wdrożenie albo nieintencjonalnie wstrzeliliśmy się w urlop jakiejś niezbędnie potrzebnej nam osoby, albo ten urlop nas po prostu zaskoczył. Możemy też na przykład zapomnieć o jakimś święcie w kraju klienta i w konsekwencji zaplanować wdrożenie w trakcie długiego weekendu. No albo wstrzelić się w termin jakiejś wyjątkowo angażującej aktywności po stronie klienta. To może powodować przeróżne problemy, dlatego planując wdrożenie, nie dajmy się wessać w te próżnie i zawsze uwzględniajmy kalendarze potrzebnych nam osób. Ten punkt pięknie w sumie wiąże się z następnym, czyli z pułapką siły przyzwyczajeń. W skrócie chodzi o to, że nie możemy polegać na tym, że coś, co zawsze działało, zawsze będzie działać. Mimo że tak, wiem, kusi. Mnie też kusiło, dlatego zostałem kiedyś zupełnie zaskoczony urlopem osoby, która do tej pory zawsze była dostępna i która obsługiwała wszystkie moje prośby od ręki. Wiecie, taka dosłownie złota maszynka. Wrzucasz prośbę o nowe konto i zapominasz o sprawie, bo 30 minut później wszystko jest załatwione, a dane logowania od razu są przekazywane do kogo trzeba. I gdy ta osoba zniknęła mi kiedyś na urlopie chorobowym, to po pierwsze nie zauważyłem od razu, bo zauważyłem dopiero w dniu wdrożenia, no a po drugie potrzebowałem dłuższej chwili, żeby w ogóle ustalić ścieżkę alternatywną procesowania takiego wniosku o założenie nowego konta. Koniec końców na dane logowania czekałem ponad 2 dni i było mi zwyczajnie głupio przed tą nową osobą. Było mi też zresztą wstyd przed całym moim zespołem. Nie polegajmy więc na przyzwyczajeniach. Kolejny punkt dotyczy tak zwanych extended teamów, czyli sytuacji, w których rozszerzamy istniejący już zespół po stronie klienta o dodatkową osobę od nas. Takie projekty same w sobie często już pędzą i zespoły powiększane są właśnie po to, aby sprostać tym rosnącym oczekiwaniom. W takim przypadku problemy zwykle sprawia brak gotowości firmy klienta na outsourcing. Możemy spotkać się na przykład z niezrozumieniem dla odmiennych procesów w dziale HR, chociażby z wymaganiem przechodzenia wewnętrznych szkoleń czy jakichś prześwietleń, tak zwanych background checków, no albo ze wstrzymywaniem wydawania dostępów czy urządzeń, no bo jak to tak bez tych wszystkich dokumentów i szkoleń? No, my się z tym kilkukrotnie spotkaliśmy, poszerzając pierwszy zespół klienta o nową osobę, dlatego w takich przypadkach warto zawsze zorientować się, czy klient pracował już w ten sposób, bo wcale nie musiał. I jeżeli nie, to warto zwracać szczególną uwagę właśnie na aspekty formalne przy rozszerzaniu zespołu. I nigdy nie zakładać, że klient na pewno będzie wiedział, co robić. O kolejnym punkcie mogę spokojnie powiedzieć, że jest mocno niedoceniany. Bardzo często zapominamy, że nowym osobom w naszym zespole brakuje świadomości problemu do rozwiązania. Brakuje tego wyjaśnienia, dlaczego mają robić dokładnie to, czego od nich oczekujemy i jaki problem tym rozwiązują. Kto jest ich użytkownikiem? Wreszcie, czemu AWS, a nie Azure? Nowa osoba często tych pytań nie zada samodzielnie, omawiając się zadania tak zwanego głupiego pytania. Tymczasem te informacje naprawdę pomagają zrozumieć cel oraz sens, a dla wielu osób są to wręcz informacje kluczowe, bez których nie uda im się zbudować u siebie odpowiedniego zaangażowania. Kolejną lekcją z życia są konsekwencje braku propagowania kultury feedbacku. Niby oczywistym wydaje się, że tylko wiedząc o czymś, co wymaga poprawy, możemy to w ogóle próbować poprawiać, no ale nie do końca, bo wciąż zbyt rzadko aktywnie zabiegamy o szczery feedback, zakładając, że świadomość potrzeby jego udzielania jest u wszystkich członków naszego zespołu taka sama. Warto o tym pamiętać, bo obecnie coraz częściej spotykamy się z takimi sytuacjami, w których członkowie naszego zespołu są w stanie rezygnować ze współpracy bez wcześniejszego podnoszenia problemu. To jest bolesne tym bardziej, że często stosunkowo łatwo dałoby się daną sytuację poprawić. Można przecież częściowo zmienić rodzaj wykonywanych zadań,
można skierować na jakieś szkolenie dodatkowe, można zaplanować upskill, czy wreszcie można nawet zorganizować jakieś doraźne wsparcie. No, w dużej firmie jak w PGS, gdzie mamy na pokładzie blisko 900 osób, naprawdę łatwo jest znaleźć kogoś, kto już wcześniej walczył z tym tematem, z którym teraz nam przyszło się zmierzyć. Możemy więc dzielić się wiedzą i pomagać sobie wzajemnie, no ale ponownie, żeby móc to w ogóle zrobić, to najpierw musimy wiedzieć, że coś trzeba poprawić. Nie zapominajmy więc o tym, że nie dla wszystkich członków naszego zespołu to musi być od razu oczywiste. Teraz kolej na ciekawe spostrzeżenie jednego z moich kolegów, bo okazuje się, że czasem nadmierna próba zaopiekowania wdrożenia też może być szkodliwa. Głównie z dwóch powodów. Pierwszy, bardziej oczywisty, wdrożenie wymagające na przykład pair programmingu przez sprint, dodatkowo jeszcze opakowane licznymi spotkaniami wprowadzającymi, to jest wymierny koszt. W końcu ta nowa osoba nie dość, że sama na początku nie wniesie zbyt wiele wartości, to jeszcze te dodatkowe osoby poświęcą swój czas, aby jej pomóc. No ale po drugie, czasem taką nadopiekuńczością można zaszkodzić zaufaniu w zespole, bo nowa osoba może odczuwać brak wiary w nią, skoro aż tak liczne siły zostały skierowane na wsparcie jej wdrożenia. Często wydaje się, że zapominamy, że wdrażamy specjalistów, którzy znają się jednak na swoim fachu. I jak najbardziej powinniśmy oferować im odpowiednie wsparcie i pomagać wsiąść do naszego pociągu, ale powinniśmy też pozwolić im wybrać, czy chcą sobie usiąść koło okna, czy nie. Musimy dać ludziom w tym wszystkim trochę swobody, oczywiście pytając, czy możemy jakoś pomóc, ale jednak pozwalając też się wykazać. No i nadeszła pora na chyba mój ulubiony temat. Pamiętam takie moje naiwne przekonanie, że wysłanie wniosku o utworzenie konta dla nowego DevOpsa no na pewno skończy się utworzeniem konta z dobrymi grupami, uprawnieniami, bo przecież osoba tworząca to konto może sobie podejrzeć, jaka była dotychczasowa konfiguracja takich kont. No, przynajmniej ja bym z pewnością tak zrobił. Albo pamiętam pewność, że prosząc o wysłanie smartfona nowemu testerowi pracującemu zdalnie, ktoś na pewno pomyśli też o tym, żeby wysłać mu kod blokady czy kabelek zasilający. A ostatnio znajomy powiedział mi o jeszcze ciekawszym przypadku, gdy wdrażając technicznie nowego testera automatyzującego, nie powiedział mu o tym, że w sumie to przydałaby mu się też taka dodatkowa wtyczka do środowiska, która pokoloruje składnie pisanych przez niego w formacie BDD testów. No bo to przecież jest dość jasne. Bez tej wtyczki byłoby zwyczajnie niewygodnie. No, ostatecznie prace tego nowego testera szły dość ślamazarnie, więc zainteresował się bardziej i chciał sprawdzić, z czego to wynika. I jak wspominał, przecierał oczy ze zdumienia, gdy zobaczył, że żadnej wtyczki oczywiście nie ma. Żartował sobie nawet, że w sumie to bardziej byłby chyba zaskoczony tylko wtedy, gdyby zobaczył, że te testy są spisane w notatniku. No ale zastanówmy się, ilu problemów dałoby się na co dzień uniknąć, gdyby czasem wypowiadać takie oczywiste oczywistości na głos? Jeżeli widzimy ryzyko, że temat pojedzie innym torem, to zakładajmy, że dokładnie tak się stanie. Zakładajmy, że nie ma rzeczy oczywistych. Naprawdę, lepiej jest zainwestować 20 dodatkowych sekund w dopowiedzenie oczywistego, niż później poświęcić dodatkowe 15 minut na próbę ratowania sprawy w biegu. Wiecie, w dodatku tych minut, których później nigdy nie ma. I to jest wbrew pozorom znacznie większe wyzwanie, niż się może wydawać, bo nawet jeżeli wszystko zrobimy dobrze, nawet jeżeli jasno wyjaśnimy, o co chodzi, to ta sama informacja i tak może zostać koniec końców inaczej odebrana. Każdy z nas interpretuje informacje po swojemu w oparciu o własny bagaż doświadczeń i choć niewiele możemy z tym zrobić, to warto jednak zespół o tym uświadamiać. W jednej z książek o komunikacji w projektach trafiłem na ciekawy przykład, który zacząłem stosować. W skrócie chodzi o to, aby zadać w zespole pytanie, co to znaczy płytka woda. I jeżeli na takie pytanie odpowiada młody ojciec, to płytką wodą będzie dla niego głębokość bezpieczna dla małego dziecka, czyli na przykład 15 cm, standardowy brodzik na basenie. Ktoś inny odpowie 1,20 m, no bo to jest taka typowa głębokość wody na tej płytszej części pływalni. A jeżeli zapytacie o płytką wodę nurka hobbyste, to on odpowie wam, że płytko to jest do 5 metrów. Zwróćcie uwagę, że w sumie to każda z tych odpowiedzi ma sens.
to właśnie te dodatkowe, często nieznane okoliczności oraz suma życiowych doświadczeń wpływają na punkt widzenia danej osoby. Uważajmy więc na płytką wodę, bo ona czai się naprawdę na każdym niemal kroku. Powiedziałem o tym, co pomaga, czego warto unikać, wskazałem pewne rozwiązania, nad którymi warto byłoby się zastanowić. Załóżmy więc, że zdecydujecie się na wprowadzenie jakichś zmian w swoich projektach. Jak teraz upewnić się, że te zmiany przynoszą korzyści? Myślę, że wszyscy znamy ten cytat, a już w szczególności osoby zajmujące się data science, ale tak naprawdę to z niewielką modyfikacją ma on świetne zastosowanie również i w naszym przypadku, bo bez pętli zwrotnej, bez szczerego feedbacku kierujemy się po prostu naszym przekonaniem. Może trafimy, może nie. Tymczasem proces wdrożenia można usprawniać dokładnie tak samo jak każdy inny proces w zespole. Feedback powinien być zbierany nie tylko po kilku dniach od wdrożenia, bo wtedy poznamy ale pierwsze wrażenia, ale także po zadomowieniu się, czyli po około miesiącu. Nie będzie to może zbyt odkrywcze, ale dodam jeszcze, że naprawdę nie najlepszym pomysłem jest zmieniać wiele rzeczy na raz. Zdecydowanie lepiej jest robić małe kroki i usprawniać iteracyjnie. Eksperymentować, a następnie sprawdzać, czy działa, i nie bać się, jeżeli nie działa, bo ostatecznie w razie potrzeby zawsze można przecież porozmawiać z zespołem i spróbować kolejnych zmian. Zachęcając zespół do szczerości, uczulajmy, że feedback konstruktywny jest równie ważny jak ten pozytywny. Najważniejsze, aby on był przekazywany zawsze w dobrej wierze, z troską o tą drugą osobę czy o cały zespół. W żadnym wypadku nie może chodzić o szukanie winnych, tylko o znajdowanie wspólnych rozwiązań. I to jest coś, co warto podkreślać na każdym kroku. Po drugie, nie zapominajmy, że przy wdrożeniach ważne jest zdanie całego zespołu. No bo jak możemy ułatwić uruchamianie nowych środowisk, albo ile czasu powinniśmy w przyszłości poświęcać na tę część techniczną wprowadzenia? Jeżeli nie znamy odpowiedzi na te pytania, to musimy po prostu je zadać. Zależnie od potrzeb możemy pytać albo bezpośrednio, na przykład na one-to-one'ach, albo możemy wykorzystać do tego celu spotkania zespołowe, na przykład retrospektywy. Ważne jest, żeby nie zaskakiwać zespołu niezrozumiałymi zmianami, bo to się zwykle nie skończy ciepłym ich przyjęciem. Przede wszystkim pytajmy więc regularnie, słuchajmy uważnie i uwzględniajmy zdanie naszego zespołu. W PGS jako delivery managerowie mamy w tym obszarze jeszcze dodatkowe wsparcie, bo wykorzystujemy m.in. coroczne ankiety, z których podsumowania wskazują nam pewne trendy i obszary wymagające udoskonalenia. Dodatkowo przy zupełnie nowych współpracownikach mamy jeszcze specjalne ankiety poadaptacyjne, które są wykonywane po około 3 pierwszych miesiącach w firmie i od niedawna odpowiedzi z części tych ankiet poświęconej właśnie pracy w projekcie oraz współpracy z samym delivery managerem otrzymujemy do wglądu zaraz po przeprowadzeniu takiej ankiety. No, od niedawna, bo nie jesteśmy jak ten szewc chodzący w dziurawych butach i nasze procesy na bieżąco usprawniamy. A tak na co dzień, to bardzo pomocne jest jeszcze jedno potężne narzędzie. Oto Nancy, nasza kaczuszka maskotka, którą na co dzień można spotkać na co drugim biurku i na fotkach z wakacyjnych wojaży, ale oprócz tej bardzo zaszczytnej, reprezentacyjnej roli, Nancy pełni też ważną funkcję w naszym cotygodniowym badaniu nastrojów, tak zwanym Happiness Barometer. Proste pytanie, jak ci się pracowało, pojawia się automatycznie pod koniec tygodnia u każdego i razem z nim zestaw 4 wariantów odpowiedzi. Udzielenie odpowiedzi w takiej ankiecie to tylko jedno kliknięcie. W ramach tego badania, jako delivery managerowie, mamy dostęp do raportu z wynikami naszych zespołów i mając te dane, możemy z tygodnia na tydzień śledzić nastroje, co jest szczególnie ważne właśnie w przypadku nowych w projekcie osób. Bo widząc niekorzystną zmianę, możemy reagować odpowiednio szybko, proaktywnie wychodząc z pomocą. I co ciekawe, tego typu rozwiązanie można zbudować sobie w oparciu nawet o jakąś prostą ankietę cykliczną. Generalnie, czegokolwiek by nie wybrać, to warto zabiegać o informacje zwrotne z różnych źródeł. Bo nawet jeżeli w trakcie wdrożenia żyjemy w pędzie i nie wiemy, że dostępy nie działają, a pipeliny nie chcą się budować, to taka kaczuszka i tak prawdę nam powie. A prawda, chociaż bywa straszna, i tak jest znacznie lepsza niż niewiedza. I tą jakże optymistyczną myślą kończę dzisiejszą prezentację. Dziękuję bardzo za uwagę i
Cóż, mam nadzieję, że udało mi się zainspirować Was do wprowadzania kolejnych zmian w Waszych projektach. Życzę powodzenia i oddaję głos.